Cześć Wam. To co widzicie w tej chwili jest to stary amfiteatr z drugiego wieku naszej ery. Jest to amfiteatr pochodzenia rzymskiego. Także bardzo konkretna ciekawostka. Możecie zauważyć, że jest mniejszy niż amfiteatr na Górze Świętej Anny. Ale jest na pewno starszy. A wydarzenia, jakie tu miały miejsce, no na pewno były bardziej obfitujące niż to, co działo się na Górze Świętej Anny. Według opisów odbywały się tu walki gladiatorów, walki dzikich zwierząt i inne. Niestety obiekt jest zamknięty, także nie ma tam dojścia. Co mnie najbardziej zainteresowało w tym obiekcie, to to, że posiada on podziemia. Na samym centrum areny znajdowały się dwie windy, którą wydostawali się i gladiatorzy, i zwierzęta, i inni ludzie. Jest tu dosyć sporo wyjść. Wejść. Tam jest jakaś główna brama. No niestety słońce akurat wpada w obiektyw. Jest to bardzo słabo widoczne. Jest tu kilka poziomów miejsc do siedzenia. A tu na dole właśnie była winda, którą wydostawali się gladiatorzy z lochów na arenę. Zapomniałem dodać, że amfiteatr ten jest jednym z 10 największych amfiteatrów rzymskich w Europie. A tak to wszystko wygląda od głównego wejścia. Jak zauważyliście, miejsce to jest obiektem turystycznym. Płaci się tutaj wjazdowe. Jak będzie okazja, to kiedyś tutaj wejdę. Filmuję Wam coś więcej. Może bez biletu? Pozdrawiam. Tak wygląda amfiteatr w całej okazałości. To jest to, co Wam wcześniej pokazywałem. Te dwie windy. Mur z wyjściami. A tak wyglądają jego podziemia. A to jest jego model. I widok z lotu ptaka. No niestety przejścia nie ma. Szkoda. Jest tylko wyjście. Przecisnąłbym się tutaj górą, ale to nie dzisiaj.